Rodzaj macierzanka obejmuje takie popularne gatunki jak macierzanka piaskowa, macierzanka tymianek oraz parę innych gatunków rzadko występujących. Macierzanka tymianek jest krzewinką uprawną w uprawach roślin zielarskich i ogrodach, a także zdziczałą. Rośliny osiągają wysokość do około 40 cm. Kwitnie latem, ale najintensywniej w środku lata. Rozrasta się w gęste kępy o średnicy 1 metra i więcej. Kwiatostany ma groniaste o kwiatach drobnych barwy białawej lub bladoróżowej. Korona jest typu wargowego. Odznacza się przyjemnym, aromatycznym zapachem. Dobrze udaje się nawet na glebach słabych, wymaga jednak stanowiska słonecznego. Łatwo ją rozmnażać poprzez podział kęp. Po ich rozsadzeniu części kęp szybko rozrastają się i po 2 latach osiągają średnicę 1 metra. W szczycie kwitnienia kępy tymianku pokrywają się w całości kwiatami i są licznie oblatywane przez owady żywiące się nektarem. Jest tam mrowie muchówek i błonkówek. Wśród nich pojawiają się pięknie ubarwione i dość duże szczerkliny oraz smukwy kosmate. Poza nimi można obserwować pszczoły miodne oraz wiele gatunków pszczół dzikich. Są to pszczoły samotnice, czmiele i czmielce. Z satysfakcją możemy przypatrywać się, gdy całe mrowie tych pszczół biega wśród gęstwiny kwiatów tymianku. To niezwykły widok wart uprawy tej rośliny. Jest tymianek tym środowiskiem, które może współtworzyć nasz ogród botaniczno-zoologiczny, ciesząc oczy widokiem kwiatów i owadów oraz zapachem. Obok do kompletu można uprawiać łyszczec wiechowaty, jakby stworzony dla drobnych pszczół i muchówek, które latają w jego gęstwinie. W czasie kwitnienia zamienia się w kulę kwiatów o średnicy ponad 1 metra. Obie te rośliny, tymianek i łyszczec, rosną latami, łatwe w uprawie i nie wymagają niemal żadnej pielęgnacji ani podlewania. I niezawodnie utrzymują się nawet kilkanaście lat na tym samym miejscu.